19 lutego w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu odbył się koncert charytatywny pod nazwą Nasze Marzenia, zorganizowany przez Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc w Siewierzu. W trakcie koncertu wystąpią nasi podopieczni, którzy chcieliby w ten sposób podziękować wszystkim darczyńcom, wszystkim ludziom o dobrych sercach, którzy przez cały rok wspierają naszą działalność i którzy wspierają bezpośrednio dzieci, czyli podopiecznych stowarzyszenia. W trakcie koncertu tradycyjnie odbędzie się charytatywna licytacja, z której dochód całkowity będzie przeznaczony na naszą działalność, czyli na organizację zajęć terapeutycznych i relaksacyjnych naszych podopiecznych. A w trakcie tej licytacji tradycyjnie również będziemy mogli nabyć rękodzieło, które otrzymaliśmy od wszystkich rękodzielników o wielkich sercach i olbrzymim talencie. Koncert swoją osobą zaszczycili m.in. wicestarosta będziński Dariusz Faluszczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha oraz zastępca burmistrza miasta i gminy Siewierz Damian Dawczyński. Bardzo cieszymy się, że na terenie miasta i gminy Siewierz działa tego typu stowarzyszenie, które pomaga de facto naszym mieszkańcom, tym najmłodszym mieszkańcom, którzy potrzebują naszego wsparcia, naszej pomocy. Na co dzień muszą się zmagać z różnego rodzaju problemami i niepełnosprawnościami. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół Encanto, działający przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu. Koncerty charytatywne organizowane przez Bank Życzliwych Serc w Siewierzu są okazją do wręczenia statuetek anielskich. Bardzo się cieszymy, że możemy brać udział w koncercie zorganizowanym dla naszego stowarzyszenia, a tak naprawdę dla nas, i że z tej strony możemy podziękować wszystkim tym, którzy pomagają nam i naszym rodzicom. Są to ludzie o wielkim sercu, a my mówimy o nich, że są to nasze anioły. Anioł to prawdziwy przyjaciel, jest dobry i wrażliwy, szlachetny i życzliwy. Wiemy, że każdy ma swojego anielskiego opiekuna, który ciągle dla nas pracuje. Spróbujmy być dla innych aniołem, a swojemu powiedzmy dziękuję. W imieniu wszystkich podopiecznych Banku Życzliwych Serc w Siewierzu i rodziców dziękujemy za każdą formę pomocy i życzliwość i dobre słowo. Niech statuetki anielskich Wiktorów przypominają o naszej wdzięczności. Statuetki anielskie nie bez powodu przybrały formę aniołów, ponieważ są najlepszą formą podziękowań dla tych osób, które przez miniony rok najaktywniej wspierały naszą działalność. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzyma pani Danuta Skalska, pan Andrzej Machura i Górnicze Zakłady Dolomitowe w Siewierzu. Wręczono również dwa wyjątkowe podziękowania. Jedno trafiło na ręce Ireny Kmiecik, scenarzystki od lat związanej z Bankiem Życzliwych Serc. Drugie w imieniu burmistrza odebrał zastępca Damian Dawczyński. Serdecznie w imieniu pana burmistrza Zdzisława Wanasia dziękuję za to podziękowanie i tutaj myślę, że nie będę głosowny, jeżeli zadeklarujemy dalszą pomoc, dalsze wsparcie dla stowarzyszenia. Tu pani prezes wspomniała, że jest prezesem 2011 roku. Jest mi szczególnie miło w imieniu burmistrza stać na tej scenie, bo jak państwo pamiętają, ja dokładnie w 2011 roku zostałem dyrektorem tej placówki i miałem przyjemność z panią prezes wspólnie organizować te koncerty, wspólnie działać na rzecz podopiecznych. I dlatego też gratuluję, życzę wielu sukcesów, wielu osiągnięć tych statutowych, realizacji wszelkich planów i tak jak powiedziałem na wstępie, deklarujemy dalszą szeroko idącą pomoc. Po podziękowaniach na scenie ponownie zaprezentował się zespół Encanto, który wraz ze wszystkimi podobiecznymi oraz przyjaciółmi Banku Życzliwych Serc wykonał utwór Możesz Wszystko. Tegoroczną edycję koncertu poprowadzili Marcin Machura oraz Olga Myrta. Unieś się wysoko, szybuj nad nadzieją o lepsze rzeczy. Potrafisz latać, leć do serca. Tak oto brzmi w skrócie tłumaczenie tekstu tej piosenki. Zapraszamy na scenę dziewczynki. Aleksandrę Olszewską, Paulinę Pałuchę, Natalię Pasierb, Jessikę Kubicę, Wiktorię Steppę, Weronikę Szymiec,
oraz Anię Gębalę, która zaśpiewa piosenkę Seleny Gomez Fly to Your Heart. Już nieodzowną częścią koncertu jest występ Hani Brzozowskiej, która zadebiutowała na koncercie w wieku 3 lat i od 6 lat co roku wspomaga podopiecznych banku swoimi występami. Ostatnim artystą, jakiego siewierska publiczność mogła ujrzeć tego wieczoru, była Zuzia Pycia, wokalistka pochodząca z Wojkowic Kościelnych. Siewierzanie ponownie wykazali się wielką empatią oraz hojnością. Łączna kwota, jaką zebrano zarówno w czasie licytacji, jak i całego koncertu, to 17 360 zł. Gratulujemy!